Cześć, witajcie. Z racji, że mam tutaj małe problemy techniczne i materiał, który docelowo miał być z montażu tego silnika Brixa, troszkę się opóźni. Z tego powodu, że przy montażu tłoka z pierścieniami jeden z pierścieni mi pękł i czekam na te części, to postanowiłem coś więcej powiedzieć o tutaj takich elementach jak zawory. Akuratnie tutaj dolnozaworowy silniczek, czyli te zawory są jakby od dołu. W porównaniu z silnikiem górnozaworowym, gdzie zawory są od góry. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat regulacji luzu zaworowych, o których co nieco już wspomniałem, natomiast nie robiłem takiego zestawienia jakby różnic. Czym to się różni ten dolnozaworowy silniczek, górnozaworowy silniczek? Tak, dla jeszcze przypomnienia, to jest silnik Brixa. Najbardziej typowa konstrukcja, jaki to by nie był model, one wszystkie są takie same, to znaczy różnią się pojemnościami, różnią się gabarytami. Natomiast zasada działania tutaj jest podobna. Podobnie te silniki dolnozaworowe są zbudowane, tylko są tam, powiedzmy, im większa płynność, wiadomo, że ten silnik będzie większy. I z takim drugim silnikiem, który jest spotykany na rynku bardzo często, czyli te wszystkie chińskie silniki typu Longcheng, które tam stosuje NAK, Cedrus, Krysiak i mnóstwo innych firm, które Hortmarsz na przykład też, no ogólnie jest bardzo często spotykany, nawet już teraz Stihl pakuje te silniki Longchina do swoich kosiarek, także można powiedzieć, że to jest taki konkurent Brixa, nie wiem, czy w tej chwili nawet nie jest bardziej popularny. Dzisiaj taki materiał właśnie o zaworkach, o tych luzach i tak dalej. Tu tylko już Wam pokażę po raz kolejny, właśnie osoby, które są na bieżąco na kanale, poznają na pewno ten silnik. Nie jest on jakiś tam szczególny, oprócz tego, że jest już przeze mnie pocięty, przygotowany jako taki, że tak powiem, jako taki tutaj przekrój do właśnie omawiania pewnych kwestii, pokazywania, jak to działa, jak to jest zrobione i tutaj właśnie pewnych różnic, które byśmy chcieli tutaj zobaczyć i porównać sobie. O, nawet pociąłem tutaj zbiornik paliwa do materiału z tego otoż silniczka. Odsyłam do materiału w górnym prawym rogu. Zachęcam również do subskrypcji kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, abyście byli na bieżąco informowani o tym, co na kanale się dzieje, bo w planach jest jeszcze dużo różnych ciekawych tematów. Ok, przechodzimy sobie już do sedna sprawy. A więc zawory. Jaki mają cel, zadanie? W takich silnikach są dwa zawory. Zawór ssący, zawór wydechowy, zawór ssący, czyli zawór, przez który silnik zasysa mieszankę paliwowo-powietrzną. Jest to zawór, który jest z reguły najbliżej gaźnika czy kolektora ssącego. W tym przypadku tutaj mamy taki łącznik, to jest kolektor ssący. Tu przychodzi gaźnik, mieszanka paliwowo-powietrzna dostaje się tym łącznikiem tutaj pod ten zawór. Dostaje się nam w momencie, kiedy ten zawór nam się uchyli, czyli nam się otworzy. Jest to związane z pracą, cyklem pracy silnika, czyli mówimy tutaj o czterech suwach. Jest tutaj suw ssania, czyli moment, w którym tłok porusza się nam do dołu, do wewnątrz silnika. W momencie otwarcia zaworu ssącego, on się nam uchyla, dostaje się nam mieszanka paliwowo-powietrzna do komory spalania. Następuje wtedy zamknięcie tego zaworu, uszczelnienie tego miejsca, aby nam nic tutaj w momencie sprężania nie uciekło. Następuje sprężanie mieszanki paliwowo-powietrzne, czyli tego naszego paliwa, i wybuch. W tym momencie oba zawory muszą być zamknięte. Tutaj nie może nam się nic dostać ani do kolektora ssącego, ani do kolektora wydechowego. W momencie, kiedy
Tutaj następuje wybuch, następuje praca, tłok wypchnięty wybuchem nadaje pęd naszemu tutaj wału, który już przenosi potem ten moment obrotowy dalej, w przypadku kosiarki na adapter noratonowego lub na jakieś koło pasowe. Po wybuchu, kiedy mamy tutaj spaliny, tak, no bo po wybuchu nagromadzi się tego gazu, tego wszystkiego, musimy to wydmuchać. Otwiera się nam zawór wydechowy, w tym momencie zawór ssący jest dalej zamknięty szczelnie, nie może nam spalin puścić z powrotem, wydmuchiwać nam przez gaźnik, bo byśmy nie mogli zastać potem mieszanki paliwowo-powietrznej. W tym momencie, no właśnie, otwiera się nam zawór wydechowy, no i naszym tłumiczkiem wydobywa się ten cały dym, te właśnie gazy po spaleniu i proces się powtarza. Zawór wydechowy się nam zamyka i cały cykl zaczyna się od nowa. Dlaczego, tak jak pokazywałem w poprzednim materiale, docieranie zaworów, dlaczego ma to taką ważną funkcję, dlaczego jest tak ważne, istotne w poprawnej pracy silnika. Chodzi tu o to właśnie, że gdybyśmy mieli tutaj ten zawór podparty w którymś momencie, że ja sobie to tak... O, pokazać, to jest zawór ssący, ja go tutaj popychaczem uchylam, widzimy. Może żeby to zademonstrować, to tutaj troszeczkę to poskładam. Dwa popychacze od środka, tak, od razu widzicie jaka jest budowa i tutaj jest koło rozrządu z krzywkami, o, tutaj są te dwie krzywki i tak zwany odprężnik, taka blaszka, ten odprężnik czasami jak się nam uszkodzi, to nie możemy kosiarki odpalić, o tym też za chwilę powiem, no dobrze. O. Tyle otwiera się nam zawór w silniku w momencie, kiedy ta krzywka jest maksymalnie do góry, czyli w położeniu jakby bezpośrednio na wprost tego zaworu. Kiedy krzywka przeskoczy, zawór się nam powolutku domyka, otwiera się nam kolejny zawór w zależności, tak jak mówię, od cyklu pracy silnika. No dobrze, ale co wtedy, kiedy nam się nie domknie? No jeśli się nam nie domknie, któryś zawór, zostanie jakaś tam szparka, to w momencie któryś z cykli pracy, czyli jeśli to się będzie działo na zaworze ssącym, będzie niedomknięty, to w momencie sprężania nasza mieszanka będzie, mieszanka paliwowo-powietrzna będzie wciskana z powrotem do kolektora ssącego, do gaźnika i możemy obserwować na przykład, że nasz filtr powietrza jest nasączony paliwem. Czasami słychać strzały właśnie z gaźnika, kiedy szarpiemy, gdzieś nam potrafi strzelić, potrafi nam dmuchać nawet dymem właśnie z okolic filtra powietrza i zastanawiamy się, co się dzieje, dlaczego tak się może dziać. Podobnie dzieje się przy zaworze wydechowym, kiedy to na przykład będziemy mieć wyrzucaną mieszankę do tłumika, następuje potem właśnie zapłon, kiedy nie jest domknięty zawór i strzał z tłumika. Dzieje się też tak podobnie w momencie przestawionego zapłonu, kiedy na przykład koło magnesowe jest przestawione na klinie, czy na klinie, ten klin jest ścięty, uderzony, to nam się koło magnesowe, czyli magnes na kole przesunął delikatnie w którymś kierunku względem cewki, następuje po prostu za szybki zapłon lub za późny zapłon, będzie też strzelanie właśnie z tłumika. Ma to właśnie związek z tym, że te zawory w tym momencie zaczynają się uchylać i w momencie wybuchu nie jest tutaj to szczelnie zamknięte. To tak pokrótce, co się może dziać i dlaczego. W tym przypadku regulacja luzów zaworowych nie jest przewidziana przez producenta. Nie ma tutaj możliwości w jakiś sposób ingerować w tą regulację, bo chyba że chcielibyśmy go zwiększyć, czyli wtedy w tym momencie szlifujemy sobie tutaj tą krawędź i gdybyśmy chcieli te luzy powiększyć, ale biorąc pod uwagę charakterystykę pracy tego silnika i to, że ten popychacz nam uderza cały czas w ten trzonek zaworowy, to tak jakbyśmy byli młotkiem w gwoździa, po prostu sklepiemy, tak? I w tym momencie ten luz będzie się raczej w trakcie eksploatacji powiększał, a nie zmniejszał. Chociaż występuje to troszeczkę przy innej budowie, właśnie przy silnikach górnozaworowych, gdzie ten luz potrafi się nam skasować i wtedy faktycznie musimy regulować te luzy zaworowe. Tu jest wszystko ustawione fabrycznie. Jeśli się nam to rozsklepie za bardzo, będzie mieć zbyt duże luzy,
zaworowe, no to trudno. Musielibyśmy coś podkładać, jakieś, zakładać tutaj miseczki, jakieś dystanse na ten trzonek, coś tu kombinować. No wiadomo, że nie każdy będzie miał taką możliwość, żeby coś tutaj tworzyć w taki sposób, jeśli nie będziemy odpowiedniego zaplecza. Co jeszcze z takich awarii tutaj, jeśli chodzi o układ zaworowy? No powiedzmy, tak jak wspomniany już odprężnik. Jeśli ten odprężnik ulegnie uszkodzeniu, to nie będziemy w stanie odpalić kosiarki. Z tego względu, że kompresja będzie tak duża, że nie damy rady szarpnąć za szarpak, obrócić tym wałem, aby spróbować ten silnik odpalić. Odprężnik działa na tej zasadzie, że w momencie, kiedy silnik szarpiemy, to ten ząbek tutaj wystający na tym tutaj odprężniku, to takie metalowe tutaj co jest, o to, co ruszam palcem, podpiera nam właśnie ten popychacz zaworowy. On nam uchyla delikatnie zawór wydechowy i tym samym mamy zmniejszenie kompresji. Ta kompresja nam będzie uciekała przez, powiedzmy, tłumik, przez ten zawór wydechowy i w tym momencie możemy łatwiej ten silnik odpalić, łatwiej obrócić wałem, wpędzić go w ten ruch obrotowy. W momencie obrotów odprężnik jest tutaj już odciągany siłą ośrodkową i tym samym silnik pracuje już na zamkniętym zaworze wydechowym. To a propos tutaj silnika dolnozaworowego, w którym to właśnie mamy zawory od dołu, one nam się otwierają. Ten układ zaworowy jest dosyć korzystny w przypadku awarii zaworu, czyli wypadnięcia tego zaworu czy innego tutaj w przypadku jakiejś awarii. Nie koliduje to z naszym tłokiem, czyli tłok sobie pracuje cały czas bezpiecznie, nam tu nic nie wpadnie, no chyba że coś się wykruszy i przemieści się tutaj do tego kanału. O, tu jest głowica z tego silniczka. Tak to wygląda. Te zawory tutaj mają swoje miejsca. Gdy to nam coś wypadnie, to nie wpadnie nam jakby pod tłok. Rzadko się zdarza, chyba że to będzie jakieś ciało obce, które po prostu się gdzieś przemieści i wpadnie. Sam zawór nie ma możliwości. On uderzy tutaj w to miejsce, zatrzyma się i tyle. Nie tworzy... Zawór tutaj bezpośrednio nie jest zagrożeniem dla naszego tłoka. To w przypadku silników dolnozaworowych, tak jak mówię, to jest duży plus dla tych silniczków. Te konstrukcje były dość trwałe, jeśli chodzi o te silniki Brixa. Tutaj się raczej nic nie działo złego, poza tym, że no, przy starym oleju, przy niskim poziomie oleju często dochodziło do zatarć tych silników. Najczęściej występowało to po obu stronach cylindra, czyli równomiernie ten tłok wycierał ścianki cylindra. Oczywiście w dolnym tutaj punkcie cylindra wyczuwalny jest z reguły próg, który tłok w trakcie pracy. Zwróćmy uwagę, że silnik położony jest poziomo, nie pionowo, także ten tłok swoim ciężarem cały czas spoczywa na dolnej ściance cylindra, a tym samym swoją pracą będzie wycierał nam tutaj podłoże tego cylindra, czy podłoże, no to tą ściankę tego cylindra, ale w miejscu, gdzie tłok leży nam na tym cylindrze. W ten sposób po pewnym czasie z tego okrągłego otworu cylindra robi się takie jajko, dlatego że wycierana jest dolna część tego cylindra i są przypadki, w których są już tak mocno wyeksploatowane te cylindry, że czujemy taki tutaj próg. Oczywiście silnik pracuje w miarę, ale dochodzi do tego, że ten silnik z racji, że olej, który zawsze ten minimalny stan będzie gdzieś się znajdował na wysokości tego, tutaj tej części cylindra, jest dość dobre smarowanie, a tłok opiera się wtedy, wiadomo, opadając w dół, będzie się opierał stopniowo na tych tutaj ściankach cylindra. W ten sposób tu od środka, tak? W ten sposób wyciera nam tutaj, bo tu już nie ma oleju, więc nie ma smarowania. Dlatego najczęściej dochodzi do zatarć silnika, do przytarć silnika cylindra w tych oto miejscach, co niejednokrotnie pokazywałem wam na różnych filmikach właśnie odnoszących się do
silników Brixa. Niezależnie czy on jest górnozaworowy czy dolnozaworowy, w każdym silniku tak położonym taki efekt może zachodzić. Dlatego tutaj odpowiedni stan oleju jest bardzo ważny i ten olej, wymiana tego oleju również, jeśli Wam zależy, żeby silnik kosiarki pracował długo, w miarę długo, w miarę sprawnie, to trzeba tego pilnować. Nawet myślę, że powyżej deklarowanego poziomu oleju, który producent przewiduje, można górny stan śmiało lać do tych silników i chronić je przed właśnie tego typu zjawiskami. To tak jeszcze tylko a propos tych silników w kosiarkach, bo to najczęściej się właśnie takie awarie zdarzają. Mamy tutaj silnik górnozaworowy, jak sama nazwa wskazuje, nasze zawory znajdują się od góry, czyli bezpośrednio nad tłokiem i tutaj od razu można powiedzieć o jego wadzie tego typu układu, że w momencie, kiedy nam się coś stanie, urwie się nam jakieś zabezpieczenie trzonka zaworu, ten zawór nam wpada do środka, no to chyba nie trzeba mówić, co się może stać. Zawór wpada do komory spalania na tłok, kierując się do góry, uderza w ten zawór, który już nie jest odpowiednio ułożony w tulei zaworowej, dochodzi do ugięcia zaworu, do jego uszkodzenia, tym samym uszkodzenia cylindra i no tak to potem tutaj może się nam porobić, że mamy silnik do remontu. Tu widzimy zawór ssący z tej strony, kanał ssący, kanał łączący gaźnik tutaj właśnie z naszym zaworem. Tu widzimy, jak dostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna w miejsce tego zaworu w momencie właśnie suwu ssania. Musiałbym tutaj wał obrócić, zaraz to zrobię, tylko jedną ręką mi ciężko. O. Uchyla się nam zawór ssący, mieszanka dostaje się do naszego cylindra. Następuje sprężanie i tak dalej, i tak dalej. Mamy zawór wydechowy, tu jest korektor wydechowy, tędy wydostają się nasze spaliny do tłumika. W tej chwili przeanalizujmy pracę tych zaworów. Te zawory napędzane są podobnie za pośrednictwem. Też jest taka część, też jest napędzana z wału korbowego. Za pomocą też takiej zębatki, takich krzywek jest to przenoszone. Dalej też występuje odprężnik. Z tym, że tutaj są laski popychaczy przechodzące na dźwigienki zaworowe. Takie tutaj blaszki. Mamy tutaj śruby, którymi możemy regulować w tym przypadku już luz zaworowy, o którym za chwilkę powiem i pokażę, jak to regulować. Te dźwigienki zaworowe przenoszą nam tutaj to pchnięcie na trzonek zaworowy. Sam zawór jest taki sam jak w dolnozaworowym silniku. Jest powiedzmy tylko, że krótszy. Może mieć inną średnicę. Natomiast dalej jest sprężynka i jest zabezpieczenie. Tutaj jest przynajmniej przyjemniej go zdemontować właśnie, to jeśli chodzi o plus silników górnozaworowych, że możemy tutaj, że mamy tutaj łatwy dostęp do tego zaworu, w którym musimy troszeczkę się w tych dolnozaworowych silnikach trochę pobawić. Po kolei, o, otwiera się nam zawór ssący, suw ssania, zostaje napełniona komora spalania, następuje sprężanie, zawór ssący już jest zamknięty, następuje wybuch. Wybuch pcha nam tłok do dołu. Zawór wydechowy się nam otwiera, jak zauważyliście. Następuje wypchnięcie spalin z silnika, oczyszczenie komory spalania. Tutaj w tym momencie zawór wydechowy jest otwarty, zawór ssący jest, widzimy, jest zamknięty. Czuć tutaj luz zaworowy, dźwigienka jest luźna. Następuje wypchnięcie spalin, zamknięcie zaworu wydechowego i sytuacja się nam
powtarza, czyli znowu jest napełnienie. Zawór sący otwarty przepuszcza nam daną porcję mieszanki paliwowo-powierzchnej i sytuacja się powtarza, następuje sprężanie, wybuch i tak dalej. I tak jak już powiedziałem, w momencie urwania zaworu, upęknięcia sprężyny, wypadnięcia miseczki, tego zabezpieczenia, tego takiego tutaj tu okrągłego, skończy się nam to, że zawór wpadnie, uszkodzi nam cylinder, uszkodzi nam tłok, silnik generalnie do wyrzucenia często potrafi zrobić dużo więcej szkód, nawet rozerwać blok silnika w momencie, kiedy na przykład korbowód pęknie. Jeśli już taki luz powstanie lub właśnie jest jego brak, bo kiedy w trakcie pracy nam tutaj się wszystko nagrzewa, dochodzą właśnie różne drgania, potrafi się nam taki luz rozjechać, to znaczy te nakręteczki tutaj, te śrubki, tutaj te nakrętki się nam lekko poluzują i zaczynają dociskać tą blaszkę, tą dźwigienkę mocniej do trzonka zaworowego, a tym samym skasują nam ten luz, czyli ten zawór cały czas jest podparty. Cały czas ucieka nam nim, powiedzmy, zawartość tego cylindra odpowiednio w trakcie danego suwu pracy, czyli może nam uciec nam paliwo, mogą nam uciekać spaliny, w zależności, który zawór jest podparty, czyli nie jest szczelny. Ta przylgnia zaworowa nie dotyka nam gniazda zaworowego szczelnie. I tak jak wspomniałem już wcześniej na przykładzie dolnozaworowego silnika, będziemy mieć to paliwo w filtrze powietrza. Przy rozruchu na przykład nie odpalimy silnika, bo będzie nam wypychać mieszankę z powrotem też do gaźnika. Będziemy widzieć taką chmurkę tu rozpylaną od strony właśnie filtra powietrza. Może dochodzić do jakichś tam strzelania też w zależności jak to jest uchylone i w jakim momencie. Podobnie będzie się działo przy zaworze wydechowym, również ten mieszanka na przykład może być wydmuchiwana. Poza tym silnik straci kompresję, będzie słabszy, nawet jeśli odpali, nie będzie miał mocy, będzie chodził nierówno, będzie strzelał, będzie słaby, będzie przygasał lub w ogóle ciężki będzie do uruchomienia. Sama regulacja luzów zaworowych nie jest specjalnie niczym skomplikowanym i trudnym. Jest to bardzo prosty zabieg. Z narzędzi, które nam będą bezwzględnie potrzebne, są to przynajmniej klucze płaskie do odkręcenia nakrętki kontrującej, przytrzymując tą drugą nakrętkę i szczelinomierz. Tak, to jest bardzo ważne urządzenie do tego typu operacji. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim zaczniemy sobie od tego, aby znaleźć górny martwy punkt. Górny martwy punkt, nie wiem czy to też będzie widać, ale obróćmy. O, w tym momencie to jest maksymalne położenie naszego tłoka. Teraz łapiemy dźwigienki i ruszamy. O, widzimy, mamy luz. Co się stanie, gdy przykręcimy jeszcze raz? I teraz obróciliśmy jeszcze raz i czujemy, na zaworze wydechowym mamy luz, na zaworze sącym luzu brak. W tym momencie mamy jeden z zaworów podparty, ze względu na to, że wynika to z cyklu pracy silnika, z cyklu tych poszczególnych suwów. To jest najprostszy sposób, żeby ocenić, czy znaleźliśmy odpowiednio właśnie ten górny punkt, w którym będziemy mieć te luzy, w którym możemy je sobie korygować. Czyli jeśli czujemy, że jedna dźwigienka jest podparta, to obracamy jeszcze raz. Jeszcze raz, aż mamy tą pewność, że w tym górnym martwym punkcie obie dźwigienki są luźne, nie są podparte. I teraz tak. Górny martwy punkt znaleziony, tłok jest w najwyższym punkcie, luzujemy pierwszą z nakrętek. Odkręcamy, przytrzymując tym drugim kluczem tą dolną nakrętkę, tak żebyśmy sobie to nie wykręcili żadnych elementów
podtrzymujących tej dźwigienki. W momencie, kiedy mamy to zluzowane, bierzemy szczelinomierz, wybieramy sobie tutaj wartość, którą zaleca nam producent, powiedzmy, nie wiem, 0,10 mm, 0,15. Trzeba pamiętać o tym, że te wartości czasami się różnią pomiędzy zaworem sącym a wydechowym. Potrafi być na sącym mniej, na przykład 0,10 mm, a na wydechowym 0,15. On może być tyle samo. Jeśli chcecie, możecie ustawić sobie takie same wartości, chyba że macie dostęp do informacji. Ja tutaj zrobię to na 0,15 na przykładzie zaworu wydechowego. 0,15 na szczelinomierzu. Wsuwamy szczelinomierz pomiędzy dźwigienkę zaworową a trzonek zaworu. Pamiętajcie, żeby to dość precyzyjnie zrobić. I teraz tą nakrętką tutaj, którą mamy, tutaj tą śrubką większą, kręcimy. Dokręcamy tą dźwigienkę do naszego szczelinomierza. Do tego momentu, aż poczujemy lekkie tarcie. Nie bardzo mocno, po prostu, że nie możemy tym listkiem szczelinomierza ruszyć. Ma to być wyczuwalny opór, ale nie za bardzo. Jeśli ustawiliśmy sobie taką przerwę, to znaczy już wiemy, że to jest to, co chcieliśmy uzyskać. Przytrzymujemy nakrętkę tą dużą na dole, tak żeby się nie ruszyła, bo to wtedy skasuje lub zwiększy nasz ten luz. I dokręcamy nakrętkę kontrującą. Dość mocno, ale nie za mocno. Wyciągamy, sprawdzamy, luz jest. Wsuwamy szczelinomierz. 0,15 się nam mieści. Luz jest wyregulowany. Tą samą operację powtarzamy na zaworze sącym, czyli jednym i drugim, w zależności od tego, co nam producent powie, taką wartość ustawiamy sobie. Czyli już widzicie, jak prosta jest regulacja luzów zaworowych w takim silniku kosiarki, niezależnie jaki to byłby silnik kosiarki, czy to byłby w traktorku, czy to byłby w małej kosiarce silnik górnozaworowy, ten luz możemy tu sobie wyregulować. Na co warto sobie zwrócić uwagę? Na pewno na wytarcie tutaj tych lasek popychaczy i tych tutaj miejsc, gdzie te laski popychaczy są umiejscowione. To są takie wypukłości. Zdarza się, że po prostu w tych silniczkach gorzej wykonanych, gorszej jakości lub w takich, których smarowanie jest dużo gorsze, czyli nie zmieniliśmy sobie oleju, bo nam się nie chciało, zapomnieliśmy lub po prostu silnik przepala nam olej. Ten olej po prostu nam silnik zjadł i teraz mamy go mniej, a nie sprawdziliśmy poziomu oleju, więc silnik pracuje, tak powiem, na sucho. Tu jest całe smarowanie, te części się tutaj wycierają i to ulega w pewnym momencie zniszczeniu, wyklepaniu, wytarciu. Potrafi wylecieć dziura w takiej dźwigience zaworowej i takie tutaj rzeczy się ciekawe dzieją. No dobrze, tyle w dzisiejszym materiale. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że już z montażu tego silnika Brixa i próbie odpalenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.